Ja mam prośbę. Jan, przechaleć się, a ty wielbiciele. Jan, ja cię proszę, nie forsuj go, był kiedyś urwany. Jakbyś miał posłuch, forsuj, niech on skończy. To 14-letni ogier. Jeden, Łukasz Rzesień, piątka, Bregun, reproduktor, trójka, Groźba. I ojciec z synem, to jest ten chłopak, który kiedyś wygrał puchar dyrektora telewizji, ale powoli, wstrzymajcie się tam z jedyneczką, jak do... A to idą góry, a góry, góry z Zamościa, ci z zewnątrz mają się kuty. I tutaj teraz od razu przedstawiam. Czardasz, Łukasz Bobak, jedzie Dorota, chyba, Kozina, tam wziął kalibrowe. Beliza! Tam przepraszam, prezesie Granda. Zwyczaj iść na pierwszym miejscu, to żeby w nawyku nie był. Dojeżdżaj, pan Granda, puść, pan wstrzymujesz start. Podjeżdża. Powoli, poczekaj. Jedźcie. Nie, bo to... Jakby ktokolwiek nie puszczał, nie ma szans ustawić konie w jednej linii, a nie będziemy maszyny ze służewca. Heniu, zadyszkę. Ja wiem, że te oszczędności wygrała. No. To jest najlepszy hodowca koni u mnie we wsi Wieżówce, tak mi depcze po... No. No, werwa się, nie werwa, Beliza się przesuwa. Na kółeczko. Proszę, idą ławą, bez nerwów, proszę. I to jest dystyngowana gonitwa koni zasłużonych. Stanął i dobrze jak... Proszę zjechać do stajni. Jak koń tam przykulał czy coś, to proszę do stajni zjechać. Nie wiem czy, jak... Karol, to niech zjedzie. Za cenny ogier, żeby go oformować. Ksiądz Karol jest po techniką hodowli koni. Niech mu tam ktoś otworzy, zjedzie. Zachowujemy się tak jak w Czechach. 20 pary startuje w Wielkiej Pardubickiej, do mety dochodzi 8. Proszę nie jechać blisko kanatu. A tu bój! I prosimy, 2, 1, 3, 4, 7, 8. I proszę, stare konie po 16 lat. To jakbym ja tutaj z profesorem Niedziółką się ścigał. Z ojcem czy z synem? Z ojcem, no. Proszę, jaka trójka poszła. Fischer ich goni, nie Fischer. Góry gonią. Fischer. 16-letnie, czyli jak 50 plus. I też państwo widzicie czołówka. Trzy gniady. Potem trzy siwe i cygańska krew na końcu. I w dalszym ciągu bój pierwsze miejsce. Podejrzewam, że tam jest BDTL, Groźba i Hara. I trzech łeb. Republika Czech i Młody Czech. Ślepa kobyła i do no nie może się... No, kto powie, że nie wolno koniowi startować, co ma jedno oko? I wchodzą w zakręt. Nie forsujcie, bo konie lecą, to jest ambicja. I proszę, jaka bitwa! Jaki bój! Młody Czech i Republika Czech! Decybel i Groźba! I proszę, 2, 3, 1. Wreszcie 11-latek nasz Czech z Chliny wygrał z Republiki Czeskiej najlepsze miejsce. Znaczy koń wygrał. Czwarty Fischer, powoli, nie? Czardasz. Nie! Widzę, mi się mienią. Spokojnie, ona była druga, wygrała i gorące brawa. Proszę państwa, czy w każdym wieku można biegać? Uważam tak, 16 lat, 14 lat, 10, 12 lat, to są konie starsze. I te konie biegają. Czyli pierwsze miejsce.
też gratulacje. No, dałeś radę? Zaraz. 2-3-1, tak? No dobra. Myślałem, że na często wygrywasz. Drugie miejsce, groźba. Właścicielem jest pan Marek Czech ze stajni Fortens. Dobrze, dzięki ci, że go nie forsował. Że mnie posłuchał. Nie, stary... Chwała ojczyzny. Proszę zobaczyć, Marek Czech prowadzi konia, jeden syn i drugi. I proszę, kobyła zdobyła drugie miejsce. I na samym miejscu, na końcu jak walczył.